imps can be a nuisance. Try knocking them over with Ferpendo. Then pick them up and lock them in the cages. No, tak też uczynimy, nie? Żebym się czepiał. Tylko najpierw daj mi zaatakować te chochliki. I co, podnosimy? Dawaj, nieś. I do klatki, już rzucamy do klatki. Pierwszej lepszej. Podnieś. W ogóle te chochliki wyglądają jak te chochliki z więźnia Azkabanu. Co jest oczywiście fajne. W ogóle nie wiem, dlaczego Harry nie chciał wycelować do tej klatki. Dobra, tu już udało mu się wycelować. Kurde, one za szybko... Ten za szybko atakuje w ogóle. Dobra, dawaj, X. No podnieś go. I... zium. If you'd kindly follow me. No jeszcze za tobą, Ollivander, nie będziemy szli, ponieważ mamy tutaj u góry jeszcze jeden secret. A mianowicie kartę czarodzieja, którą warto byłoby zebrać. Nie żebym się czepiał. A wizard card. Dobra. I teraz pytanie, co będziemy mieli tutaj? Alberta Toadfield. Zwyciężczyni otwartych mistrzostw Anglii w czarodziejskich pojedynkach z 1430 roku. Wstawiła się pokonaniem faworyta Samsona Wyblina za pomocą czaru wybuchania. Okej. To wiele wyjaśnia. Spoko. Nie żebym tutaj się chciał czepiać, bo nie mam nawet czego się czepiać. Zacznijmy od tego. Czy tutaj coś jest? Tak, jest jedna skrzynka, która... W sumie to nawet dwie skrzynki. Więc zobaczmy, co tutaj będzie. Kociołkowy piegusek. No, to znane z więźnia Azkabanu. Ci, co oglądali u mnie serię, to powinni wiedzieć. Bo po polsku nagrywałem. Ciasteczko dyniowe. To również było w więźniu Azkabanu, tak więc... Chociaż... W więźniu Azkabanu to chyba był pasztecik dyniowy, z tego co się orientuję. I w ogóle ten pasztecik dyniowy nas leczy, jak możecie zresztą zobaczyć. Dobra. To lećmy zatem. Kurde, to jest właśnie słabe, że trzeba normalnie do pikselki aż być przestawionym, żeby te drzwi się otworzyły. Otwarły, whatever. To learn how to cast a spell while moving, you need to target the shear on this device and continue to cast Flipendo at it until the central section locks into place. Okej, musimy R1, czyli tak jakby troszeczkę unik robić. I musimy w to coś trafić. Try and keep up, Mr. Potter. You must keep the shield targeted. Done, Mr. Potter. Bardzo dobrze, panie Potter. Cieszę się również z tego powodu. No i teraz możemy podejść do tej księgi, która tutaj na nas czyha. With the knowledge contained in this book, you'll be able to cast more powerful spells. Here's a helpful hint from the book, just for you.
Build up the power on your wand, but be careful. Don't overpower your spells, or you could end up in a spot of trouble. O kurde. Czyżby znowu tutaj będzie bawienie się? I'd like you to power up the Flipendo spell before casting it. Like this. Flipendo! Okej. Flipendo! Dobra. O kurde, faktycznie. Tu nie można ten przeładowywać za bardzo. Okej, czekamy, czekamy, czekamy. Fuck. Weź, 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 weź. Dobra. Dobrze. Well done, Mr. Potter. Rada. Istnieje 101 kart sławnych czarownic i czarodziejów, które możesz znaleźć lub uzyskać w drodze wymiany. Ta, będziemy mogli się tutaj wymieniać. Wypełnianie kolejnych stron folio magii będzie wydłużać twój pasek wytrzymałości. No i to jest super. To jest bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że coś takiego ma miejsce. Godric Gryffindor. Średniowiecze, brak danych. Współzałożyciel Hogwartu, jeden z czterech domów Hogwartu nosi jego imię. Czyli tak jak to było w wersji na PS1 i w wersji na peceta. If you'd kindly follow me. Hey, Harry. Happy birthday, Harry. She's beautiful. What's her name? Her name's Hedwig, and she's yours to keep. Thanks, Hagrid. We best be going now. The Hogwarts Express is leaving very soon, and you don't want to miss it. Fajnie ze strony Hagrida, powiem szczerze. Kupił Hedwigę dla Harry'ego jako prezent urodzinowy. Nie no, to jest naprawdę dobry przyjaciel. Można na takiego liczyć. The train slowed right down and finally stopped. They followed Hagrid down to the edge of a great black lake. The fleet of little boats moved off all at once, gliding across the lake, which was as smooth as glass. Everyone was silent until... Wicked! One by one, each of the first years was sorted into his or her house. And what of Harry Potter? Not Slytherin. Not Slytherin. Not Slytherin, eh? Are you sure? You could be great, you know. It's all here, in your head. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor! Hey, Harry! Hello. I'm Ron Weasley. I'm in Gryffindor too. It's no surprise, really. All my brothers are in Gryffindor. So, why do you think Professor Dumbledore put the third for House of Bounds? I really don't know. We've got to follow that prefect. It's odd, because he usually gives us a reason why we're not allowed to go somewhere. I do think he might have told us prefects at least. That prefect's Percy, my other brother. How many brothers have you got? Too many. My name's Hermione Granger, by the way. And you are? Ron. Ron Weasley. Pleasure. You've got something on your nose. Huh? You must be Harry Potter. I know all about you, of course. Look out! Filch is coming! We'd better go! No, tak więc będziemy tutaj kierowani teraz przez naszego prefekta Persiego do dormitorium. Tak więc będziemy musieli za nim podążać, chcąc nie chcąc.
Coś, czego w ogóle w wersji na PC i na PS1 nie było i to jest dla mnie aż dziwne, bo to jest historyczny moment w filmie i w książce, ale okej, no niech tak będzie. Skoro tak twórcy se zażyczyli, to niech tak będzie. Gryffindors, follow me, please. Keep up. Come on, Harry. We'd better follow Percy up to the Gryffindor common room. Keep up, please, and follow me. Quickly now, come on. Idziemy gęsiego normalnie. Wiecie co, to jest dobry pomysł, żebym ja tutaj sobie zapisał gierkę. Oczywiście jeszcze nie kończę tej sesji, bo chcę chociaż jeszcze tutaj coś zrobić. Bardzo bym chciał sobie zapisać gierkę, nie żeby coś. Bo jednak nigdy nie wiadomo, czy czasem gra się nie skraszuje, a wiecie, gry lubią robić takie rzeczy. Dobrze, dziękuję. Plik zapisu został utworzony. Oczywiście, że chcę zapisać. Jestem ciekaw, ile procent gry mamy. Na pewno nie, zbyt wiele nie mamy. Dobra, dalej. Możemy podążać. No i tak jak zresztą widzieliście, to samo było w filmie, to samo było w książce. Harry po prostu bardzo nie chciał być w Slytherynie albo u ślizgonów, ponieważ pierwotny miał tam trafić. Ale oczywiście udało mu się jakby nie trafić do ślizgonów i jest u Gryfonów, czyli w Gryffindor. Dobra, tutaj oczywiście również poznaliśmy Rona Weasley'ego oraz Hermione Granger. Tylko nie pamiętam właśnie tutaj, niestety mi pamięć zanika, ale oni chyba się normalnie poznali w pociągu niż w szkole. I to jest trochę taki minus, że tutaj jednak ta wersja kontynuuje to, co zrobiła wersja na PC i na PS1, że oni tak nagle wszyscy z dupy się pojawili tutaj, gdzie niby się w pociągu mogli spotkać. I się spotkali, bo w filmie pamiętam, że tak było, więc o co tu chodzi, nie mam zielonego pojęcia. Ravenclaw ma najprzystojniejszą... Co? What? Tu możemy porozmawiać w ogóle? Halo, 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 ja chcę z wami porozmawiać, jestem Harry Potter. Cuchnie gorzej niż łajno bomba, o kurde. Czyżbyś sugerował, że Snape się nie myje? Chyba ta. No nie wiem, czy ja chciałbym być sławny, tak szczerze. Znaczy, z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo z jednej strony fajnie być sławnym, ponieważ dużo osób w jakimś stopniu ma do ciebie respekt, ale z drugiej strony swojego własnego życia też już potem nie masz, ponieważ takie paparazzi stoi ci pod chatą i tak dalej. Hello, Harry Potter. I recognized you at once. Cześć Potter, natychmiast cię poznałam. No kurde, no ja jako jedyny mam znaczek Opla na czole, więc no ciężko byłoby mnie nie poznać, nie? Dobra, chodźmy zatem. This is the most direct path to the dormitory. Oh, and keep an eye on the staircases. They like to change. Oczywiście, że tak, musimy uważać na schody, ponieważ to jest też charakterystyczny element Hogwartu, czyli przesuwające się schody. Nawet można by ująć ruchome schody. No. Tak więc tak to właśnie się prezentuje. Ładnie tutaj Hogwart wygląda. Powiem szczerze, to jest chyba jeden z ładniejszych Hogwartów z każdej tej wersji Harry'ego, jaką ogrywałem. Co tutaj mamy? O! Patrzcie, jaka znajdźka. Czy to karta czarodzieja? Tak jest. Karta czarodziejów. Kogo tutaj tym razem tutaj znaleźliśmy? Cassandra Wablanski. Uznana jasnowidząca i autorka Demaskowania przyszłości. 1894-1997. Ej, ona zmarła w ten... w moim... mojego rocznika. Lol, bo ja się przecież 1997 urodziłem, no nie? A ona w 1997 umarło jej się. Szkoda trochę, no ale cóż. Kokos. Fasolki kokosowe. O tutaj są jeszcze. Marmolada, curry. No nie wiem, czy chciałbym mieć fasolkę o smaku curry, bo curry to jest dobra przyprawa, ale do mięsa. Transmutacja, dobra, to jeszcze nie jest to. Pierwsze piętro. Uroki, biblioteka. Obrona przed czarną magią. Tutaj będziemy się uczyć u profesora Quirrella.
Tak więc musimy pamiętać, że to na trzecie piętro trzeba iść potem. Peeves, a poltergeist. Ooh, ickle firsties. What fun. Go away, Peeves, or the Baron will hear about this. I mean it. You want to watch out for Peeves. The bloody Baron's the only one who can control him. He won't even listen to us prefects. Krwawy Baron to jest jedyna postać, jakiej się Irytek boi. Swoją drogą, co do Irytka, to też jest bardzo taka ciekawa sprawa, ponieważ Irytek w ogóle się w filmie nie pojawił, co jest zaskakujące, bo on jest znaną postacią tylko z gier i z książek, tak więc... Okej. Okay. Piąte piętro, przedmioty niemagiczne. Dobra. Szóste piętro, starożytne runy. Dobra, otwieramy drzwiczki. Możemy przejść dalej w takim razie. Percy, dawaj za mną. Do nogi, Percy. Co z tego, że ten, ty jesteś prefektem i to powinienem ja się ciebie słuchać, a nie na odwrót. Dobra, my zaraz za tobą pójdę, ziomek. Za chwilę za tobą pójdę. Ja tylko tutaj zobaczę jeszcze jedną rzecz. Co i jak, jak i gdzie. Tutaj mamy jakąś fajną statuetkę z kluczem. Uhuhu, czyżby tutaj coś było? Czyżby jakiś nowy czar? Czary mary. Gather round here. Password. You need a password to enter the common room. This year, it's Caput Draconis. Caput Draconis. Well done, young Gryffindor. That is indeed the correct password. Thanks, Harry. Aha, a mi zamyka się przed nosem, okej. Okay. Password. Caput Draconis. Well done, young Gryffindor. That is indeed the correct. No ja myślę, że to jest poprawne hasło, bo inaczej sobie inaczej porozmawiamy. No, co jest w ogóle zabawne, to w wersji na PS1 odnoszę wrażenie, że Argonautsi troszeczkę chcieli wyśmiać samą ideę tych obrazów, raczej tej pani w obrazie, bo wersja na PS1 nazywają Fat Lady. Oh well, a tutaj przynajmniej na kulturce pełnej.